Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Wilkowo. Jest to miejscowość położona w takim dość ustronnym miejscu pomiędzy Miliczem a Rawiczem. Tutaj są w okolicy piękne malownicze stawy. Kiedy tutaj jechałem nad jednym z nich, to widziałem taką wielką kolonię, nawet gęsi. To można powiedzieć nie w setki, a w tysiące tych ptaków tam było zgromadzonych. Tutaj jesteśmy u kolegi Zygmunta Frankowiaka i u kolegi Marka Stachowskiego. Koledzy tutaj lotują od niedawna razem, ale lotują w oddziale Rawicz, tam gdzie byliśmy wcześniej u kolegi Grębowskiego, Przemysława, ale tutaj oni w tym roku, kiedy nawiązali tą spółkę, nie lecieli na gołębie stare, ale lecieli na gołębie młode i osiągnęli bardzo dobry wynik, ponieważ zostali mistrzami oddziału. Ale więcej może o swoich sukcesach, jak to się złożyło, jak tutaj, że wspólnie lotują i opowiedzą nam właśnie koledzy tutaj sami. Od kolego zacznijmy, od kolegi Zygmunta czy od kolegi Marka? No to może ja powiem. To może kolega Marek powie. No w tym roku założyliśmy spółkę, ponieważ brałem ślub w tym roku i no, musiałem się z kimś złączyć, bo to wiadomo, ślub, czas, pieniądze. No i tu kolega miał więcej czasu, to połączyliśmy siły. No i tak młode ode mnie i od kolegi tutaj, no i wywalczyliśmy mistrzostwo oddziału. Tutaj w oddziale Rawicz lotuje bardzo dużo hodowców, tak jak nam kolega Grębowski mówił, tam nawet na pierwsze loty to bodajże pod 8-9 tysięcy takiej ilości wkładacie, tak? Ponad 8 tysięcy. Tak. Sezon w tym roku był bardzo ciężki na młode, tak jak w całej Polsce. No, oddział Rawicz włożył około 8 tysięcy na pierwszy lot, na ostatni włożył około 2 tysięcy. No, w naszym przypadku to nie był taki ciężki, bo mieliśmy 111 na spisie, ale tutaj wiadomo, dużo jaszczą, około 20 gołębi wziął. Włożyliśmy na pierwszy lot 92 gołębie, było 57 konkursów. Na drugi włożyliśmy około 90, było tam ponad 40 konkursów, nie będę tutaj mówił, bo nie pamiętam dokładnie. No i po lotach zostało około 70 gołębi, także około 20% tylko zginęło. Czyli dla Was nie był to aż taki sezon tragiczny? No, gołębie wyselekcjonowane, bardzo dobre. 72 są po lotach. Dobrze przygotowane są te gołębie, także... Jeszcze takie mam pytanie tutaj, jak to się stało, że razem spółkę, że tak powiem, tutaj założyliście? Wcześniej też lotowałeś sam? Tak, lotowałem w oddziale Rawicz tutaj, no też osiągałem na młode bardzo dobre wyniki. Na stare miałem 7 tam miejsce, ale miałem taką kategorię M, maraton, miałem dobrą, bo miałem 15 miejsce w okręgu, w regionie, w okręgu miałem chyba 8 miejsce. No i tutaj się złączyłem w tym roku z kolegą, ponieważ brałem ślub i no nie miałem czasu, żeby się zajmować gołębiami, ale od przyszłego roku już chyba sam będę lotował, bo tu kolega nie ma czasu, nie ma siły, zdrowia już. To znaczy tak, złączyliście się, ale macie zamiar już się znowu tak, podzielić? Tak, tylko na ten rok, bo kolega tutaj nie ma siły i już czasu, rozumiem, żeby się zajmować gołębiami. Tutaj kolega Zygmunt wcześniej lotował tutaj długi czas już, czy nie? W oddziale Mil w 2010 roku. Ale tylko o tym roku, czy wcześniej też kolega lotował? A wcześniej lotowałem w oddziale Rawicz. Jeden rok lotowałem, 2010 w oddziale Mil. I z sukcesami? No, a tam byłem na stare, byłem wicemistrzem oddziału. Czyli deptał po piętach kolega Dominikowi Polarskiemu, tak? Tak, Polarski był mistrzem oddziału. Rozumiem. Tutaj ile razy macie teraz hodowli gołębi tutaj, nie oprócz tych młodych, co mówiliśmy, jeszcze około rozpłodowych? 40, około 40 gołębi rozpłodowych jest. No i znaczy 20 par, tak? Tak. 20 par. A na jakich gołębiach bazujecie tutaj? No, to połowa tu jest od kolegi Marka Stawskiego, tam ma gdzieś od tego od księdza. Co księdza Kostorza, tutaj są gołębie i z Rainera Putmana. Mamy jednego gołębka tu, Bene Freize. Wolfganga Berensfreize, tak? A, tak, tak. Od Michalaka. Tam no, ze spółki hodowlanej Jaworski Michalak z Milicza, tam z 8 mamy gołębie z linii tego sprinta, 22 razy pierwszy konkurs miał, co od Erika Bergmoze. No to jest oryginalny ten po tym sprincie wnuk i dwóch półbraci jeszcze jest jego. Tutaj za Wami jest gołębnik na loty gołębi młodych, tak? Tak, tak, tu są młode gołębie, gołębie po lotach. Młode, zobaczmy, taką wolierę koledzy mają. Tutaj teraz tych gołębi młodych, tak jak mówił tutaj kolega Zygmunt, zostało 72, czy jeszcze coś więcej jest ich? 72. 72 po lotach, tak. A jeszcze jakieś inne macie, tak? Czyli... Mamy gołębie rozpodowe. Aha, ale tych gołębi, bo tutaj nagrywamy, dlatego że już kolega tutaj Marek i kolega Zygmunt, koledzy, przepraszam, chcą z uwagi na to właśnie, że chyba będą się właśnie, tak jak mówi, tą spółkę założyli na ten krótki okres. Tutaj udało im się zrobić bardzo dobry wynik, wygrali tutaj w oddziale Rawicz i teraz te gołębie będą musiały zostać, że tak powiem, musi się pozbyć ich, bo no tak, no szkoda, kolega nie ma czasu. Szkoda właśnie ich się pozbywać, bo to na pewno jako roczne by super szły te gołębie, no ale no ja nie będę przynosił do siebie, bo ja tutaj nie mieszkam, a to jest bez sensu, żeby je oblatywać, nie? A mieszkałeś gdzie teraz? Ja mieszkam tutaj 6 km stąd, nie? Aha, w innym miejscu. A też jak lotowałeś, to właśnie tam miałeś gołębnik? Tak, tak, ja tam mam gołębnik i tam będę na młode leciał na przyszły rok. Rozumiem.
tutaj z tych gołębi rozpłodowych, o których kolega tutaj Zygmunt mówił, tutaj kolega też coś będzie zostawiał, bo jak mówi, że kolega rezygnuje, to co? To część jest koledzy chcą kupić, a połowę tam on sobie weźmie, Marek do siebie. I Marek jak tam wziął, Marek tam będzie, że tak powiem, od nowa, że tak powiem, zaczynał. Tak. Rozumiem. Tutaj czy jakieś specjalne metody lotowania stosowaliście, z czyichś podpowiedzi korzystaliście, czy to własne doświadczenie tutaj pozwoliło wam zająć takie miejsce? Kolega Zygmunt tutaj już lotował tam od 10 lat chyba i zawsze na tę modę był wysoko bardzo, to ze swojego doświadczenia. No trochę wskazówek dostałem tam od księdza Jerzego Kostorza, no i to jakoś idzie. A tutaj jakie gołębie tam się najbardziej wam tutaj sprawdziły? Bo tutaj widziałem, bo teraz one się schowały, ale tutaj mieliście i barwy różne i, że tak powiem, różne w budowie były. A no, teraz braliśmy lot jeszcze dodatkowy, co przez Polski Klub Lotów Dalekodystansowych był organizowany Minden, 565 km. Zielona Góra. Tutaj samiczka wygrała ten lot, tutaj u nas była pierwsza na gołębniku, a w okręgu tutaj była waszą gdzieś złapaną, czy nie? Chyba druga. Złapiemy? No zaraz złapiemy, pokażemy. To była właśnie po oryginalnym gołębiu od księdza Jerzego Kostorza i po samiczce wychowanej już u mnie, ale też z gołębi księdza Jerzego Kostorza tam. To by była prawnuczka takiego lotnika, 3804 u księdza Kostorza. On miał siódme miejsce w Polsce, ten gołąb. Siódmy najlepszy lotnik polski chyba, z tego co pamiętam. Tak. Jej siostra z tego minęła była ósma, tej samiczki co pierwsza była. No gniazdowa. I gniazdowa siostra była właśnie, dziewiąta była. Aha, rozumiem. Czyli tutaj też sukcesy były. To dobrze, na razie kolegom podziękujemy. Czy tutaj koledzy coś jeszcze mają do dodania może odnośnie swoich hodowli, planów na przyszłość? Przejdziemy do gołębi rozpłodowych za chwilę i koledzy nam tutaj pokażą. Także przejdziemy teraz do gołębnika rozpłodowego. Nim przejdziemy do gołębnika rozpłodowego, jeszcze kolega złapał jednego gołębia młodego. Pokażmy numer tego gołębia, to jest gołąb o numerze PL 0430 31 32. I to jest samiczka, tak? Niebieska. Tak, taka? Prawdopodobnie samiczka, bo to młode gołębie to różne bywa. To chyba jest samiczka, tak mi też wygląda. Tak, chyba samiczka, ona wygrała ten lot 565 km u nas na gołębniku. W okręgu prawdopodobnie będzie miała drugie miejsce. No listy jeszcze nie ma tej ogólnopolskiej. Jaka ilość koposzka gołębi tam na lot? 4245, tak. Chyba, nie pamiętam dokładnie. 4200. Bardzo daleki dystans. W zeszłym roku taki lot daleki ten organizowany był tutaj i tam wygrał Paweł Gniadzik, nie? To był Magdeburg. Magdeburg, tak. 400 chyba 20 km to było. No i ten numer na skrzydle ma nabity. Tak, 337. I to jest właśnie z tym gołębi księdza Jerzego Kostorza. Sobie później do dowody zerknie. Ma tutaj kolega Zygmunt, co ma tego gołębia? Tutaj jest ten gołąb, 6 konkursów, 6 lotów. Pokażmy numer tego gołębia. Numer gołębia 99-11. 417. Tak, mamy tu urozmaicone obrączki, bo... Tu jest z drugiego lęgu jego brat. 31-50, tak? Tak, tak. 31-50, ale ten jest na obrączce już waszej. Tak. 430. Ten ma 5 konkursów, tamten 6, ten ma 5, ten był na tym Minden dodatkowym, to ma ten numer jeszcze o tym, proszę. Tu widzimy, jak na Barcelonę mają zstemplowane. Tak, trzeba było podać. To jest gniazdowe. Nie, ten jest z drugiego lęgu, To jest z drugiego lęgu gołąb. Rozumiem. I za chwilkę przejdziemy do gołębnika, teraz już rozpłodowego, jak koledzy pokazali. A wszystkie te gołębie tak będziemy mieli rodowody do zaprezentowania kolegów. Tu jest chyba 11 sztuk z 5 konkursami. I jesteśmy we wnętrzu gołębnika rozpłodowego tutaj. Widzimy tutaj, tak są zorganizowane tutaj cele lęgowe. No, widzimy tutaj jest taka przegroda z siatką. Tutaj są samce z tej strony, tak? A z tej strony samice. Tutaj kolega właśnie opowiadał nam, że w tym rozpłodzie posiada większość gołębi, to są gołębie od księdza Kostorza. To pokażmy może do takiego szpaka, takiego ma, to też chyba nie od Kostorza. Ten nie. Zobaczmy, są tutaj gołębie różne. Zaraz kolega nam jakieś pokaże i będziemy wtedy więcej wiedzieli, co to jest za gołąb. I to jest po prostu z tych gołębi właśnie te 70 młodych macie... Tak, tu część gołębi rozpłodowych już została sprzedane. Aha, rozumiem. Pokażmy tutaj. Tego gołębia, jaki to jest gołąb? To jest gołąbek gotowany u mnie jako roczny. Tak. To jest jajek przywiezionych od księdza Jerzego Kostorza o numerze PL 0160, tak. 6057 z 2011 roku. Tak, ten gołąbek bardzo dobrze lotował, na 13 wkładań zrobił... Samczyk. Pokażmy skrzydło może... Na 13 wkładań zrobił 11 konkursów. I te jajka z jakich gołębi pochodziły, z jakich tam raz? Ja tam, no ksiądz Kostorz mi tak popisał mi więcej, ale nie pisał po jakich gołębiach, tylko z jakich linii tam. Aha, rozumiem. I to jest z gołębi Heyera. Detlef Heyer, tak. Czyli Hedwonder zapewne tam jest w rodowodzie. No nie wiem, nie chcę mówić, bo no nie ma. No ma, Detlef Heyer ma takiego słynnego Hedwonder właśnie w rodowodzie. No i ten samczyk zdobył 5. nagrodę w okręgu w kategorii G. Otarł się o wystawę ogólnopolską.
ale za standard dostał pierwszą nagrodę. Bardzo ładnie zbudowany jest. Pokażmy to jeszcze, to jest taki niebieski, lekko nakrapiany. Jest jeden gołąbek po tym gołębiu. Zrobił 4 konkursy. Tam w Miliczu tacy koledzy mieli też gołąbka po nim. To u nich na gołębniku był chyba 2 razy trzeci, raz pierwszy. Wnuczka tego gołębia znowu. W oddziale Milicz na pierwszym locie mieli bardzo ciężki lot. Tam bardzo dużo gołębi zginęło. Usiadła druga w oddziale właśnie u kolegi. To wnuczka tego gołębia. Czyli gołąb ten, jak się nazywa, tutaj się jest dobry nabytek. Tak, mówiąc. Bardzo dobre gołębie daje i sam bardzo dobrze lotował. Lotował. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Tu jeszcze jednego gołębka. Tak, pokażmy go. Jeszcze gołąbek też. To też jest 2011 tak, roku. PL 0160 tak. 66. Tak, bo to jest jeszcze, powiedzmy, ta obrączka 0160, to jest obrączka ta świwia tam chyba. Stożka. Stożek. Ja dostałem tam 20 obrączek tak, właśnie tak, od księdza Kostora. Tak, bo ksiądz tam lotuje. Tak, na drugą drużynę. Na filmie nam właśnie opowiadał o tym. Także, i co to jest za gołąbek? I to jest gołąbek po gołębiach od Reinera Putmana. Tak? Też od księdza Kostora przyjęła jajka. Mhm. I ten gołąbek zdobył 8 konkursów. W kategorii N zdobył 49 koeficjent. Jego brat gniazdowy zdobył 9 konkursów. I to jest właśnie ojciec tej samiczki, która wygrała ten lot. Mhm. Tej, którą jak się przed chwilą tam pokazywali. Tak, tej młodej. Tak? O, widzimy, tak skrzydło wygląda tego gołębia. One się pierzą, wiadomo, że nie są takie efektowne. Ale tak już to jest otworzyło. Tu kolega. Sygmunt poda właśnie przed chwilą kolejnego gołębia. To jest gołąb po numerze 45. Tak, 0417 oddział. Od kolegi. Co to jest? To jest też z jajek? Nie, to jest oryginalny od kolegi Bogdana Michalaka. I z czego 45 to jest? Z tej jedynki może, z olimpijskiej tego? Czy kolega Zygmunt może powie coś więcej o tym gołębiu? No to z pół brat. Ja to mam. Można tak ściągać, to oczywiście, jak najbardziej. Kto się nie pamięta, dokładnie 43. Aha, to już, jest? Już wiem. Spokojnie, kartkę wyjmij spokojnie, będziesz mógł przecież to ceniać. Trzymam nawet, daj, ja sobie też przeczytam chętnie. No, mów. 43 to jest. Tak. Aha, to jest z linii sprinta, Riga Bergmoza, 22 razy pierwszy konkurs. Tak. I z dołu ma z jedynki. I to jest wnuczka jedynki. Tam jest rodowo, później to będziemy oglądać. Jego matka, to jest wnuczka jedynki i prawnuczka 330 Gintera Prange. To jest bardzo dobry gołąb też. Też, tylko to jest taki nakrapiany, tamty był. Tam nie pamiętam dokładnie, ale chyba, nie wiem, czy z tego drugiego. Po 5 konkursów zrobiły gołąbki. I tam tak wracając do współpracy, którą tutaj nawiązaliście, rok czasu, zaczynając tą współpracę, myśleliście, że tylko rok będziecie razem, czy nie? Czy planowaliście na dłużej? Nie, no chyba tak na rok raczej, bo ja ślub brałem i że czasu nie miałem, żeby lotować i w ogóle. Tu jest półbrat tego gołębia, tego co tu miałeś ostatnio. Przed chwilą, przed tego 43. Tak, a to jest półbrat, ten z 10 roku. Zobaczmy. To jest półbrat, tamten nie. A teraz jakiego gołębia ten kolega ma? To jest defa, bo ja nie widzę. To jest, Warzecha. Tak. Warzecha, no. To jest oryginalny od Matiasa Warzechy. Kupiony gołąb na aukcji w Szkaradowie. Pamiętam, na tej aukcji byliśmy też tego gołębia. Na pewno mieliśmy tak powiem, sfotografowane i okazane z linii tej Olimpia 700. Mhm. Pokażmy go samica. Jeszcze tutaj. No. Zobaczmy. Tak, samiczka to jest, tak? Tak, to sam. Tutaj jest skrzydło jego. Zobaczmy. Kolega nam pokaże, bo widzimy. Jaki numer ma ten gołąb? 32 końcówka, a oczywiście jak od Rudolfa Warzechy to będzie 58, 056, 58. Tu mam gołębka jeszcze, oryginalny gołąbek od Reinera Putmana. Pokażmy go, tak tutaj to dobrze, zobaczmy. Do jakiego roku to jest gołąb, pokażmy jeszcze. Z roku 2010, DV 0516, 20,93, obrączka tak. Trochę brudna. I to jest bardzo dobry gołąb rozpudowy. To też od księdza Kostorza nabyty zapewne. To jest bezpośrednio od Reinera Putmana. Gołąbek dostany w prezencie. Co tak, i wydaje bardzo dobre gołębie. A z jakiej gołębi pochodzi od Putmana? To jest Imbred na Ringose 12 Gintera Prange. To jest wnuk z jednej strony, a z drugiej strony prawnuk tego Ringose. I też daje bardzo dobre pomocy. Tak, w zeszłym roku tutaj kolega też lotował, to miał po nim samiczkę, zdobyła pierwszy konkurs pierwszego lotu, u mnie siostra zdobyła 6 konkurs wtedy, z innego lotu znowu u mnie pierwszy konkurs zdobyła samiczka i po komplecie konkursów zdobyły te gołębie, więc bardzo dobre gołębie wydaje. W tym roku też wydał bardzo dobre gołębie, już praktycznie spierzony.
jest ten jeszcze kolega nam pokazuje, właśnie Wolfganga Berensfreize. Tak, to jest Golonbek NL 2008 roku, 18 970 960. Widzimy tego gołębia. On się pierze teraz już, starszy gołąbek. I też wydaje bardzo dobre gołębie. To też został zapuszczony na aukcję. Zobaczmy, jak wygląda właśnie. Taki. Też za ładnie nie wygląda, ale się jak się spierzy, także. Tu jeszcze chcę pokazać. Tutaj widzimy kolega Marek, tutaj rozmawia z nami, a kolega Zygmunt tego gołębie po kolei dostarczy. Tak powiem. Samiczka. Oryginalna od Bogdana Michalaka. Czyli będzie ten PL0417. 1743 numer. 11 roku. Tak, jest to po córce Czampa, Andreasa Drapy i jedynki samicy olimpijskiej kolegi Bogdana Michalaka. A z góry to jest wnuk Sprinta, 22 razy pierwszy konkurs. Elik Belgmont. Pokażmy jeszcze tutaj tego gołębia. Tak, z boku może skrzydło oczywiście. To wszystko pokazywaliśmy. Na kraterze. Latają, boją się. Teraz kolejna samiczka od kolegi Bogdana Michalaka. 7350 z 2010 roku. Z gołębi Vandenabele. I też bardzo dobrze, bardzo dobre gołębie daje. Czyli na te gołębie, co nam na razie pokazałeś, to tych tu księdza kosztowało było mało. Już pokazuję, bo tu kolega zaczął łapać i... Chyba tam rzeczek. Zobaczmy, kolega sobie łapie za chwilkę jakiegoś gołębia. Kolejnego gołębia kolega Marek. Kolejny gołąbek od księdza Jerzego Kostorza. Tak. Pokażcie, jaki numer ten gołąb ma. PL0160 6052. Tak. Jako roczny ten gołąbek praktycznie nie zdobył żadnego konkursu. Ale jako roczny teraz, jako młody nie zdobył żadnego konkursu. Mhm. Jako roczny to super lotował. W kategorii maraton zdobył 10,54 koeficjent. I z bardzo ciężkiego lotu był piąty w oddziale. No i myślę, że jak na rocznego to bardzo przyzwoity wynik miał. Oczywiście. To jeszcze powiedzmy tutaj, lotując w oddziale Rawicz na gołębie młode, to z kim tak najbardziej rywalizowaliście? Kto waszymi największymi, kto tam wam deptał po piętach? Drugie miejsce miał Dubisz Robert z Gostynia. W zeszłym roku wygrał. Trzecie miejsce... Nie pamiętam teraz to trzecie miejsce. Tak, no widzisz, no nic. Ale jest bardzo, oddział bardzo rozciągnięty, ponad 300 członków, ale lotujących około 200. Jest bardzo trudnym oddziałem tam. Tak jak właśnie wspominaliśmy, też właśnie to też co uniesie, że ta liczba gołębi składanych na loty jest bardzo duża. Tak. Jak kolega mówił tutaj Zygmunt, że prawie 9 tysięcy, 8 tysięcy ponad potrafiło być na locie. No to te rywale najwięksi to Andrzej Lis, koledzy marklaccy. Andrzej Dawid Lis, tak? Tak. To mieli kiedyś złoty medal w kategorii C na olimpiadzie. Srebrny. I kolega Tadeusz Szałata, który wygrał w tym roku mistrzostwo oddziału na stare. I tam ma bardzo dobre lotniki też. No Przemek Grębowski też bardzo dobry rywal. To są mi to 12 konkursów. Ale tutaj widzę u was to tak, Przemek Grębowski likwiduje hodowlę, to tam z przyczyn załóżmy osobistych. No tam nie wiem co tam dlaczego. Tyściowa, to tam takie są pewne rzeczy, takie ten powiedzmy. Tutaj jak się zwa, wy likwidujesz. Ja nie likwiduję, to jedyne, kolega. Co, tutaj kolega likwiduje, a to się też będziesz zaczyna od zera praktycznie. Znaczy się nie, bo ja mam tam gołąbki jeszcze. Aha, u siebie też. Teraz podobę pobierze tutaj. No i te gołąbki tutaj będę brał, te rozbudowę. To jest samiczka z taką ciekawą historią. A jaki numer ten gołąbek? To jest gołąbek starszy już, PL0219-06-15229. Czyli oryginalna obrączka oddziału Rawicz. Tak, to jest lotowana u kolegi tutaj Frankowiaka, ona zdobyła 12 konkursów. Jej ojcem był gołąbek przywieziony z Niemiec bez obrączek, późny młody, od takiego kolegi, nie hodowcy. I tam wziął od jakiegoś hodowcy, tylko tyle było na kartce napisane, że linia Finake 5000. No i właśnie potem on był niebieski, a wyszła taka białolotka właśnie. No i ona zdobyła 12 konkursów. I młody po 5 konkursów rok. No i właśnie bardzo dobre młode wydaje. Tak to się zdarzy niekiedy. No ale ten gołąbek niestety, ten bosy co był przywieziony z Niemiec, tam w prezencie, niestety, no jedną samicę wydał i no zdech, nie wiadomo. Nie wiadomo z jakiego powodu, nie wiem czy zawał może. Tak się zdarza też. Może przejdziemy do samiczek. Idziemy dalej, tak, do samiczek teraz. Ale tutaj też parę samiczek już pokazywaliśmy. Koledzy mają to oczywiście rozdzielone, ale tutaj akurat kolega Zygmunt tam przynosi. No, zobaczmy.
które kolega złapie, a my tu przejdziemy głębiej, bo tu mamy światło lepsze, tu się troszeczkę ściemnia, żeby dobrze było widać. O, zobaczmy, kolega złapał taką niebieską. To jest samiczka, stra samiczka. To jest prezent od księdza Kostorza. Jeszcze powiedzmy, dlaczego ty te prezenty dostawałeś? To jest 0268 10 42. Ta, czyli oryginalna obrączka. Tak, to jest gołąbek, którego mi ksiądz Kostarz przywiózł, jak przyjechał po swojego olimpijczyka złotego z Poznania. Ponieważ, a co tu robił, powiedz od razu? No, kolega złapał go na budowie gdzieś. Był bardzo wycieńczony, nie mógł podfrunąć. Przyniósł mi go, to nie był hodowca, tylko taki sąsiad, powiedzmy tak. No i wrzuciłem go do gołębnika na noski, chodziłem wtedy, nie zwróciłem uwagi na ten gołąbka. Tam w sobotę dopiero go wziąłem, zobaczyłem, że ma numer telefonu na tipesie, zadzwoniłem. Okazało, że księdza Kostorza to. Jak się okazało, później to był ten złoty medalista z olimpiady z Poznania, tak, i co miał w kategorii sport F koeficjent chyba 1,023 czy 24. Tak, trzy razy pierwszy konkurs zrobił, to był oryginalny gołąb od Maurice'a Matersa. Tak. No i to tyle, nie? I to są, że tak powiem, te prezenty, tak? Tak, to są te prezenty. Jeszcze pokażę samiczkę jedną. No. A ta samiczka wydaje dobre potomstwo, o której mówiliśmy? Tak, teraz? Są dwa młode bodajże, jeden ma 4, drugi 5 konkursów. Aha. I ona była sparowana z synem tego DV-a od Rainera Pittmana, nie? Tego, co pokazywaliśmy. Tak, tylko że on jest płowy, ten płowy samiczka. Mhm. Koledzy mają tutaj, mieli, można powiedzieć, gołębnik umieszczony na strychu. Z jajek, których dostałem od księdza Kostorza, w 2011 roku wychowała się super samiczka, miała 3 razy pierwszy konkurs. Jako roczna miała też drugi konkurs już. Niestety na jednym locie jakieś fronty atmosferyczne przechodziły. No i no, przypadła gdzieś ta samiczka. Była drugą lotniczką sekcji, miała pierwszą nagrodę w kategorii F Sport na wystawie okręgowej. Była na ogólnopolskiej wystawie, tam miała 7. nagrodę za standard i to była właśnie z gołębiem Maurice'a Mateusa też. To jest jej córka. Również 5 konkursów, druga lotniczka sekcji, bardzo dobra samica, 2 młode, też super lotowanie po tej samicy właśnie. Szkoda tamtej samicy, że zginęła, ale została córka jej. Jaki ten numer ma? Ona jeszcze raz przypomnę. PL0134 tak? 9340. Tak. 2012 roku. Sparowana była w zeszłym roku z Tamczykiem, który był 3 razy pierwszy u mnie na gołębniku. Miał koeficjent 14. Zdroszem tam w kategorii F. Miał 5. nagrodę w sporcie w okręgu. Rozumiem. Ten kolega jeszcze nam jakieś gołębie pokaże? Pokażę jeszcze samiczkę. Tak. Hop. Pan niebieska, taka widzę, jest już. Niebieska. Oryginalna samiczka od księdza Jerzego Kostorza właśnie po tym. I numer ma? PL0160-6067. Tak. I to jest samiczka po tym 3804, tym lotniku księdza Jerzego Kostorza. I ona właśnie była sparowana z DV-em od Rainera Pittmana i właśnie z tego skrzyżowania bardzo dobre młode wychodziły. I w tym roku tak samo była sparowana, nie? Rozumiem. Także ten kolega, tak jak powiedział, ma tych gołębi od księdza Jerzego dość dużo. Znaczy właśnie od spółki księdza Jerzego z Ryszardem Żółtniewiczem. Tam ich hodowlę często odwiedzaliśmy, tak koledzy wiedzą, jak ta hodowla wygląda, jakie tam gołębie są, jak lotują koledzy. Zresztą jak lotują, to możemy zobaczyć po wynikach, które mają. Mieli gołębi na olimpiadzie kilka, mieli też Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo Polski, tak, także... To jest samiczka, matka tej samiczki, która wygrała ten lot, właśnie 565 km, PL0134, 9330. Tak. Jest to samiczka po siostrze tej samicy, którą przed chwilą pokazywałem, niebieskiej, tej 60-67, to jest po jej siostrze gniazdowej i po samczyku, którego pokazywałem tutaj wcześniej, który miał 10,54 w maratonie koeficjent, biało. Czyli to jest matka, ten gołąb to jest ta matka tego lotnika, którego pokazywałem. I ona 4 konkursy zdobyła, jej siostra 3, no ale niestety z jednego lotu wróciła w konkursie, ale bez tipesa, nie wiadomo, gdzieś zgubiła albo gdzieś. A tu przypomnijmy, wy mieliście chyba 6 lotów na gołębie młode, tak? Plus ten 7 lot w Minden. 560 km koło. 565 km tutaj do was. Tak. Kolegi Przemysława. I gołębie tam praktycznie 2 gołębi nie ma z tego lotu. Czyli też nie mieliście duże staty. A inni mieli staty duże? Znaczy lot był w miarę udany taki. W miarę udany. Tak. To też dystans dla gołębi młodych bardzo dalek. Tak, jeszcze pokażę jedną samiczkę. Tutaj tak staramy się kolegom
do światła podejść, żeby lepiej było widać, o zobaczmy. No, jest to tak. Samiczka, taka połowa. Jest to... Jaki numer ma? Pokażmy jeszcze też. 0417 10 30 17. Czyli od Bigdana Michalaka? Nie, nie, nie. To jest samiczka tutaj z hodowli kolegi Frankowiaka. To jest córka najlepszego lotnika okręgu Wrocław, rocznego samczyka, który 12 konkursów zrobił. Tutaj u kolegi? W 2000, tak, do kolega, kolegi. Tego lotnika właśnie. Tak, w 2010 roku. To kolega Zygmunt, tak? Tak. Aha. To był gołąbek o numerze 14870 bodajże. To jest z 9 roku. Z 9 roku, tak. To jest córka tego właśnie gołębia. Rozumiem. No i też są tam gołąbki po niej. Widzimy. Tam bardzo ładna samiczka. Młode będziemy za chwilę też. No może na tyle z tymi rozbudowaniami. Dobrze, także na razie dziękujemy koledze. No życzymy, żeby te w przyszłości, kiedy już będzie sam lotowo, też były sukcesy co najmniej takie, jak teraz do tej pory miał. Żeby żona wspierała. Żona wspiera czy nie? No na razie tak sobie. Tak sobie, czyli tak powiedzmy tak szczerze, no nie podobają się to, że musi konkurować z gołębiami, tak? No dokładnie. No dokładnie, no to jest normalna przypadłość, że tak powiem, hodowców, że często nie idzie zrozumienie tej drugiej strony dla hobby. Także dziękujemy na razie, życzymy, żeby żona jeszcze nabrała trochę więcej zrozumienia, a koledze jak najlepszych wyników lotowych. Dobry lot. Dziękuję, dobry lot. Te przed chwilą pożegnaliśmy kolegę Marka, musiał jechać do pracy, ale kolega Zygmunt tutaj jeszcze nam pokaże swoje trofea, które tutaj zdobył. Tutaj popatrzmy na tutaj pierwszy lepszy, załóżmy puchar. Tutaj kolega Zygmunt Frankowiak zdobył pierwszy gołąb na liście z lotu Świebodzin z 2012 roku. Tutaj jaki taki najbardziej puchar, taki co kolega się dumny jest, to który to jest? Ja wiem, no myślę oddział 2000, który to jest 2006 rok, oddział Rawicz na młode. Mistrz oddział Rawicz, kategoria C, 2008. Super mistrz oddziału, jak mieliśmy latowałem. No tam kolega się nie chwali, bo kolega mówi, że lotował tylko 2010, a wcześniej tutaj widzimy tytuł z 2006, 2008 roku. 2006 tam, no. To jak długo kolega lotował wcześniej już? W 2003 się wpisałem, 10 lat temu. A to były takie tradycje wcześniejsze jeszcze jakieś lotował kolega, czy nie? Nie, tak się trzymało. W 2003 się wpisałem do związku. No to zobaczmy tych pucharów, który to jest. Mistrz oddziału w lotach gębi młodych, który to jest rok, bo tu nie widzę już. 2005. Czyli tutaj kolega, że tak powiem, karierę tą lotową będzie miał dość krótko, bo jak zaczął w 2003, to załóżmy jakaś tam przerwa jedna, jeden rok? 4 razy mistrzem oddziału się, bo mistrzem sekcji to chyba w tych 10 latach 8 razy się był. Rozumiem. A jaka tutaj jest sekcja tutaj? Sekcja miejska Górka obecnie. Czyli tam gdzie byliśmy u kolegi Grębowskiego, to też to samo. O, dobrze. Także widzimy te trofea. Także koledze zostanie taka pamiątka, że tak powiem, po zakończeniu lotowań, bo teraz kolega mówi, że już nie będzie lotował. Nie, koniec już. Koniec? Nie, tak. Zdrowie? No nie, rezygnuję z tej gębi. Aha, rozumiem. No tak, przykro to jest, ale... Stąski pobierze te, co zostały. Co zostanie. Te rozpłodowe wszystkie. I rada mi będzie kolega służył jeszcze. Tak. Na loty się będzie do kolegi jeździć. Dobrze. I to niedaleko jest, tak jak kolega Marek mówił, to jest 6 km, także no, zawsze tak. Można sobie pojechać. A jest też czasu więcej dla rodziny i dla siebie. Także dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Na zasiłż ten u kolegi Strachowskiego. Dziękuję.